Dzisiaj będziemy gotować danie chińskie, prosto z Chin, z prowincji Szechuan, gdzie jest wszystko bardzo pikantne. Są tam warzywa i mięso ugotowane w bardzo pikantnym sosie, w takiej paście, którą wkładamy na gotującą się wodę. Tu pokazuję, są różne rodzaje tych past i należy spróbować każdej z nich, żeby wybrać swoją ulubioną. Tak wygląda saszetka po otwarciu. Na gotującą wodę wkładamy jedną z tych saszetek, jest to bardzo pikantny sos. My do tego też wkładamy trochę bulionu z wołowiny. I tak już wygląda na gotującej się wodzie nasza taka pasta z bardzo pikantnymi przyprawami i z bulionem z wołowiny, na które będziemy wrzucać kolejno warzywa, mięso, makaron, grzyby. Oczywiście wszystko jest dozwolone, każdy rzuca według własnego gustu. My wkładamy najpierw makaron, później wkładamy grzyby i grzyby tutaj można używać różne. My używamy w tej chwili ostrygowe grzyby. Można też użyć shiitake mushroom, czyli grzyby, albo zwykłe nasze takie. Albo możemy też użyć zwykłe pieczarki. I tak kolejno będziemy wkładać nasze składniki, które się najdłużej gotują, czyli zaczniemy od makaronu. To są różne rodzaje chińskich makaronów, ale my możemy użyć jakikolwiek makaron chcemy. To wszystko od nas zależy. Nie chodzi o wygląd, chodzi o smak, a smak nadaje właśnie ta bardzo pikantna zupa, do której będziemy wrzucać kolejno makaron, mięso, nasze grzyby, marchewki, brokuły, na końcu kapustę. Oczywiście wszystkie składniki możemy zastąpić innymi warzywami, innym mięsem, innym makaronem. Całość polega na tym, żeby mieć tą właśnie zupę. Jeżeli nie można ich dostać w sklepach azjatyckich w Polsce, na pewno można dostać je w sklepach internetowych, azjatyckich sklepach internetowych. Trzeba się po prostu zapytać o hot pot, czyli taką pikantny bulion do naszej zupy, w której będziemy gotować nasze składniki. I tak rzucamy kolejno. Zaczynamy od makaronu. Następnie wkładamy grzyby. Pamiętajmy, że zaczynamy od składników, które się będą dłużej gotowały. Nasze składniki już się gotują. Oczywiście mieszamy je. I pamiętamy, że na sam koniec wkładamy kapustę, ponieważ ona się bardzo szybko gotuje. Woda musi być gotująca, do której wkładamy nasz pikantny bulion i bulion z wołowiny. Jest to potrawa bardzo słynna w Chinach, szczególnie w prowincji Szechuan, gdzie jest bardzo używane, są bardzo pikantne przyprawy. Jest to nasza ulubiona z prowincji Szechuan. I na koniec wrzucamy naszą kapustę, ponieważ ona gotuje się najszybciej. Nie chcemy, żeby była rozgotowana, więc na sam koniec, jak już większość naszych składników jest ugotowana, wkładamy kapustę. Pamiętajmy, że składniki możemy urozmaicać według własnych potrzeb i upodobań, ale oczywiście, jeżeli mamy dostęp do chińskich składników, będzie to dużo smaczniejsze i takie bardziej oryginalne. Wszystkie już nasze składniki są w naszej zupie z przyprawami i poczekamy, aż kapusta się ugotuje i będziemy gotowi do wyjmowania. I najważniejsze, żeby mieć ten hot seasoning, spicy, czyli bardzo pikantne. I jeżeli nie można dostać tego w sklepach azjatyckich czy na stronach internetowych, na pewno można dostać na amazon.com, po prostu wystarczy szukać hot pot. Nasze danie już jest gotowe, wygląda bardzo apetycznie. Oczywiście używamy do tego pałeczek, ale możemy też mieć gwiazdę. Wygląda apetycznie, jest bardzo pikantne, więc na początku pewnie będzie taki szok, ale obiecuję, jest to uzależniające i po pierwszym razie wraca się po raz kolejny i kolejny. Życzymy smacznego!